Powinniśmy nieustannie dziękować dobremu Bogu za to, że dał Kościołowi ludzkiemu świętą Urszulę Leduchowską. Mówię o tym, ponieważ u samego początku naszego łódzkiego kościoła diecezja powstała w 1920 roku i tuż zaraz po rozpoczęciu życia tej nowej wspólnoty diecezjalnej pierwszy biskup łódzki, Wincenty Dymieniecki, zaprosił matkę Urszulę Leduchowską do Łodzi. Organizował życie nowego kościoła, nowej diecezji tutaj powstałej. I bardzo liczył na to, że matka Urszula wniesie w tę nową społeczność, ten nowy organizm kościelny, wielkość swojego charyzmatu, który on już wówczas wyczuwał. I jest to dla nas wszystkich wielkim znakiem, który powinniśmy dobrze odczytać i odczytywać nieustannie, że właśnie matka Urszula, rozpoczynając tutaj działalność na ziemi łódzkiej, w Łodzi samej, tutaj organizując domy zakonne, rozpoczęła wielką działalność eucharystyczną. To przecież krucjata eucharystyczna z jej wielkim dziełem. To biskup Dymieniecki jakby później kontynuował i rozwijał tego eucharystycznego ducha, którego przyniosła tutaj matka Urszula. A jak siostra się znalazła w zgromadzeniu? Matufla założyła krucjatę. Jak ta krucjata była, to były dziesiątki dzieci. I naturalnie zaraz należałam do krucjaty i później apostołką byłam. Co niedziela było spotkanie, to tłumy w tym ogrodzie były. Matuchna często przyjeżdżała, to myśmy do Matuchny tak leciały jak do mamy swojej. I później jak już skończyłam tę szóstą klasę, do siódmą, no to już powiedziałam mamusi, że a już rok przedtem powiedziałam rodzicom, że właśnie wstąpię do klasztoru wyjść. Mamusia się zgadzała, ale tatuś za nic świecie. Ma nic. Nie? Coś ci się tam upodobało i pójdziesz, a później za trochę wrócisz. Rok cały czekałam. Cały rok czekałam. A już mówię, wszystko jedno, co będzie. Proszę znowu. Proszę znowu. No i tatuś się zgodził. Zgodził się tatuś. Mamusia też. Matuchna była. No i ja mówię, że czy matuchna mnie przyjmie, czy matuchna mnie uściskała, przyjmie to dziecko, przyjmie. Ale idź do siostry przełożonej, żeby ci wyznaczyła dzień, kiedy ty masz przyjść. No i poszłam do siostry przełożonej, poszłam, a siostra przełożona 13 kwietnia, 13, a to była Wielka Środa. I za te wszystkie łaski bardzo proszę wszystkie siostry, żeby siostry chociaż chwała Ojcu powiedziały za te łaski, które naprawdę Pan Jezus przez tyle lata, mimo różnych przeszkód, różne były drogi, tak jak każdy człowiek ma różne drogi, tak 83 lata też były drogi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. A teraz oddajmy się pod opiekę Matki Najświętszej. Stulecia urodzin. Siostrze Rafale ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Kochającego. Stawili się tu wszyscy, jacy pośród żywych chcą, mogą i potrafią jubilatkę uczcić. Thank you.
Cię w tej misji bycia uśmiechem Pana Boga dla naszej ludzkiej ziemi. Do tego przecież wezwała Was Matka Urszula, abyście czerpiąc w sercu Bożym ciągłą pogodę duszy, zapominały o sobie i pragnęły być dla innych promykiem szczęścia. Dzieci moje, naszym najistotniejszym zadaniem jest miłować to boskie serce Jezusa ze wszystkich sił naszych. Kochajmy to boskie serce. Niech życie nasze będzie jednym aktem miłości ku najsłodszemu sercu Jezusowemu.